Drodzy dyrektorzy szkół, przedszkoli, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy bejherowskiej oświaty, drodzy uczniowie i rodzice. Co roku bardzo uroczyście obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Wszyscy Państwo zasługujecie w tym dniu na gorące podziękowania. Ostatnich kilka miesięcy, gdy covidowa rzeczywistość narzuciła nam sanitarne ograniczenia i uczniowie nie mogli uczęszczać do szkoły, a nauka odbywała się zdalnie, zapadnie nam głęboko w pamięci. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, ale też rodzice musieli zmierzyć się z nową sytuacją. Wymagało to od wszystkich Państwa większego zaangażowania i poświęcenia wolnego czasu, ale poradziliście sobie wzorowo. Nowe okoliczności pozwoliły nam wszystkim spojrzeć na edukację jako na bardzo ważną wartość. Uczniowie zrozumieli, że szkoła jest cennym darem, a nie przykrym obowiązkiem. Rodzice i uczniowie inaczej zaczęli postrzegać zawód nauczyciela. Okazało się też, że proces nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych nie zastąpi uczniom bezpośredniego kontaktu z nauczycielem w sali lekcyjnej. Nauczyciele są filarem, bez których nie jest możliwe stworzenie szkoły na miarę wyzwań przyszłości i marzeń młodego pokolenia. Mimo niebywałego postępu technologicznego, nic i nikt nie jest w stanie zastąpić nauczyciela, przewodnika pomagającego młodym ludziom wejść we współcześnie wymagający świat. Szanowni dyrektorzy szkół i przedszkoli, niedawno rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w sytuacji niejasnych wytycznych ministerstwa i przerzucenia odpowiedzialności na dyrektorów. Dziękuję za dotychczasową pracę, za wspieranie i inspirowanie nauczycieli. Drodzy pracownicy administracji i obsługi, dziękuję za wzorowo przygotowane, czyste, zadbane szkoły i współtworzenie dobrego wizerunku szkoły. Szanowni nauczyciele, dziękuję za Wasz zapał, cierpliwość, energię, z którą przekazujecie uczniom wiedzę i najcenniejsze wartości. Życzę, aby Wasza codzienna praca była otaczana szacunkiem i życzliwością, aby stanowiła dla Państwa źródło satysfakcji, a wdzięczność uczniów i ich rodziców wynagradzała niełatwą pracę. Drodzy uczniowie, ostatni rok szkolny także dla Was nie był łatwy. Zdalne nauczanie wymagało od Was większej mobilizacji i zdyscyplinowania. Dziękuję Wam za wytrwałość i aktywny udział w zajęciach online. Życzę, aby obecny rok przebiegał zdrowo i bezpiecznie. Szanowni rodzice, pandemia koronawirusa sprawiła, że spadł na Was obowiązek większego uczestniczenia w procesie edukacji Waszych dzieci. Dziękuję za mobilizowanie ich do codziennych obowiązków szkolnych, za współpracę i zrozumienie. Wszystkim życzę wiele sukcesów osobistych i zawodowych oraz szczęścia w życiu rodzinnym.